na wschód od Pytrowic Małych, pośród pól, zobaczyć można koliste wzniesienie. Jedna z legend związanych z owym wzgórzem mówi, że w miejscu tym niegdyś znajdowało się miasto. Gród miał bardzo rozbudowane podziemne przejścia, którymi można było przedostać się do Pietrowic oraz do zamku leżącego w lasku w Prusicach. Podobno do dziś, o północy, na wzgórzu pojawia się rycerz pędzący na rumaku o ognistych ślepiach, a za nim podąża ogromne, czarne psisko. Wiara w rycerza galopującego na koniu bardzo głęboko odbiła się w świadomości mieszkańców tej okolicy. Jeszcze po I wojnie światowej pewien robotnik, który miał stróżować nocą przy mocarni parowej za żadne pieniądze, nie chciał przyjąć tej posady, obawiając się gości zaświatów. Jedno z podań mówi, że jeśli ktoś położy na wzgórzu i przytknie ucho do ziemi, usłyszy płynące z głębi dźwięki. Dźwięki bywają nieraz tak głośne, że słyszą je nawet ludzie pracujący na polu. Oprócz dziwnych hałasów o północy w pobliżu wzgórza, można natknąć się na tajemnicze światło. Podobno jest to błędny ognik, który rzuca czary na każdego, kogo spotka. Tyle mówi legenda o tym miejscu. Ja zwyczajnie chciałem odszukać ten gród, o którym wiem, że funkcjonował od IX do XI wieku naszej ery. Patrząc na mapę, to jest chyba to małe wzgórze. W środku pola. Tak, delikatny pagórek, tu widzę takie podwyższenie. To będzie to. Tak, jestem w środku. Na kamerze nie, może nie widać, ale tutaj wyraźnie kończy się ten wał, czy ta górka. Tu i tu się zaczyna, albo kończy. I tu w tym miejscu. Nie da rady, to ciężkie. Widać, że przyroda się budzi. Niestety nie udało się. Kamień chyba jest za ciężki. No. Tutaj coś wadzi przy okazji, jakieś dwa kamienie. Nikt się tym nie interesuje oczywiście. A zobaczymy, jak to wszystko z góry wygląda. Thank you.
Tutaj z tej strony jest najwyraźniejsze to właśnie wzniesienie. Tak, tutaj widać. To znaczy, jakbym nie wiedział, to bym nie wiedział, że cokolwiek tutaj jest.